Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. Słuchajcie, obejrzałem właśnie filmik jednego z rowerowych youtuberów, takiego dość świeżego, który jednak dość często publikuje. Mirosław Bieniasz on się nazywa. I zaciekawiła mnie ta forma, bo pan Mirosław właściwie cały czas mówi do telefonu, czy tam do kamery, nie wiem czym filmuje. Opowiada tam o takich swoich różnych przygodach serwisowych, o swojej historii. Dużo jest w tym takich bardzo dalekich podróży poza temat, który wynikałby z tytułu filmu. Ale mu się to klika, mu się to ogląda. I właściwie ja też pomyślałem sobie, że chciałbym spróbować takiej formy, może takiego vloga. I chciałbym Was zapytać o zdanie, właściwie pokazać Wam, przekazać Wam swoje przemyślenia na temat jednego tematu. Przepraszam, że się powtarzam. I też zapytać Was, co Wy o tym myślicie. Słuchajcie, chciałbym Was zapytać, może inaczej. Chciałbym się podzielić z Wami swoimi przemyśleniami na temat chińskiego osprzętu rowerowego. A mianowicie mam tutaj na myśli przede wszystkim dwóch producentów, czyli firmę Sensach i firmę LTW, bo mam wrażenie, że poza jakimś takim wąskim gronem takich składaczy rowerowych jak ja, to są producenci, którzy się ciągle do mainstreamu nie przebili. Wręcz jak ktoś tam słyszy chiński osprzęt, to od razu zamyka oczy, macha rękami i w ogóle nie porusza tematu. I naprawdę ja staram się być na bieżąco, staram się oglądać wszystkich tych większych youtuberów rowerowych. No i teraz tak, weźmy w pierwszej kolejności Szejbajka. No, gość jest legendą, nie ma tam u niego ani jednego materiału na temat chińskiego osprzętu. Tego czy innego. Gość w ogóle jakby udaje, że to nie istnieje, nie? Że jest Shimano, SRAM i Campagnolo i właściwie to jest jedynych trzech producentów osprzętów, przerzutek rowerowych. Nic innego nie ma na świecie po prostu. Kolejna sprawa. Adam z kanału Bike World. Przypominam sobie, jak jeszcze robił taki kanał we współpracy z takim drugim brodatym gościem, to się nazywało Dobre Rowery. I tam w którymś momencie mieli Crossa Eskera 4, który właśnie jest złożony, to jest w ogóle śmieszne, to jest rower gravelowy, który jest złożony na osprzęcie właśnie LTW, ale to jest osprzęt, który jest firmowany, jest jakby składany pod marką Crossa. I oni tam sobie w tym odcinku dworują, że o, co to jest za osprzęt, o, że to może z zamkniętej linii produkcyjnej Campagnolo. I w ogóle nie mają kompletnie zielonego pojęcia, co to jest za osprzęt, o czym oni mówią. I nie zadali sobie nawet trudu, żeby sprawdzić, co to są za klamkomanetki, co to jest za przerzutka. Kurczę, jak się chce być youtuberem rowerowym, no to ja oczekuję przynajmniej od takich osób, że wiedzą, o czym mówią. A nie, jak widzą coś, czego nie znają, to tylko potrafią cisnąć 3D. I tak samo ostatnio, nie wiem, czy oglądacie mój ulubiony cykl, panowie Kamil i nie Kamil z kanału Sprint Rowery. I oni mają tam taki cykl Rowery naszych widzów, że widzowie ich kanału wysyłają im zdjęcia swoich rowerów i oni te rowery tam komentują, mniej lub bardziej też złośliwie, szyderczo, prześmiewczo, ale nie, czasami też pochwalą, jak im się coś podoba, to nie mogę tak powiedzieć, że tylko tam leci krytyka. No i ostatnio ktoś wysłał właśnie rower, chyba gravela karbonowego, złożonego w 100% na chińskim osprzęcie. No i znów, jak padło hasło, że to jest chiński osprzęt, tam był chyba akurat w Sensach, no to pan nie Kamil, który generalnie znany jest z tego, że jest malkontentem i mało rzeczy mu się podoba, to się w ogóle złapał za głowę i mówił: o tak, ja te,
kiedyś chyba testowałem elektroniczną grupę od tego producenta, ale w ogóle też kompletnie panowie mają sklep rowerowy, sprzedają, jak się chwalą, no mówią, że dużo im się tych rowerów sprzedaje. Q&A regularnie robią, ludzie ich pytają o przeróżne rzeczy i widać, że mają wiedzę, że mają doświadczenie, że siedzą w tym biznesie naprawdę od wielu lat, wiele rowerów przetestowali, ale znów, jak się pojawia temat chińskiego sprzętu z AliExpress, nie daj Boże, to w ogóle nie ma tematu. I to mnie dziwi, to mnie zaskakuje, bo ja osobiście złożyłem parę rowerów już na tych chińskich osprzętach i na Sensachu i na LTW i to zarówno w opcji klamkomanetki, używałem i osprzętu szosowego i osprzętu gravelowego ostatnio, poskładałem też górala na osprzęcie LTW takim no z klasyczną kierownicą i uważam, że ten sprzęt jest wart swojej ceny. Bo słuchajcie, te napędy, na przykład szosowe czy gravelowe, one kosztują 1/3 tego, co Shimano, a w mojej opinii no, nie są o 1/3 gorsze. Moim zdaniem mogą być ciut gorsze, ok, może precyzja pracy tych przerzutek, tych klamkomanetek nie jest tak dobra jak w Shimano czy w Sremie. Może to nie jest tak trwałe, ale na pewno nie jest 3 razy gorsze. I uważam, że to jest trochę jak z tą Nokią, która próbowała zakłamać rzeczywistość i utrzymywała, że nie, ekrany dotykowe, to jest ślepa uliczka, to się nie przyjmie, my w to nie idziemy, my w to nie inwestujemy. No i dzisiaj są tam, gdzie są, czyli gdzieś no, na marginesie całkowitym producentów telefonów komórkowych, no bo ekrany dotykowe, sami wiecie, jaką karierę zrobiły. I tutaj jest podobnie. Wszyscy starają się, ci wielcy, ci mainstreamowi, starają się jakoś, nie wiem, zakłamać rzeczywistość, zakrywają oczy, udają, że tych chińskich producentów nie ma i nie rozumiem dlaczego. A oni są przecież. Oni są, oni produkują, oni sprzedają za bardzo dobre pieniądze. W mojej opinii bardzo przyzwoity sprzęt. Mają ogromną gamę produktów. Słuchajcie, jak ostatnio składałem tego gravela na ramię 26-calowego MTB i wymyśliłem sobie, że oprócz tego tam, że łańcuch będzie złoty, że stery będą złote, to wymyśliłem sobie, że śrubki, na przykład mocujące tarcze hamulcowe, mocujące mostek, mocujące kierownicę do mostka, że one też będą w kolorze złotym. I gdzie to kupiłem? No kupiłem to na AliExpress, bo tam można kupić, bo tam, słuchajcie, tam nawet hamulce tarczowe można kupić w wersjach, w 5 albo 6 wersjach kolorystycznych. Gdzie kupimy hamulce, nie wiem, otrzymano MT200 w innym kolorze niż czarnym. No nie ma, no on jest tylko w jednej wersji kolorystycznej. A Chińczycy wychodzą naprzeciwko. I okej, okay, możemy się tam śmiać, ha, jarmarczne, na co komu różowe hamulce. Właśnie są potrzebne moim zdaniem, bo jak składamy rower dla, nie wiem, dziewczyny na przykład, dziewczynki, która sobie wymyśliła, że chce, żeby wszystkie elementy były różowe. Stery, owika, hamulce. No to nie kupimy ani Shimano, ani SRAM, ani tym bardziej Campagnolo w kolorze różowym, niebieskim, czerwonym, czy w tym ostatnio modnym kolorze takiej rozlanej benzyny. No kasety chyba SRAM ma. Jest chyba jakiś taki polski producent też, Garbaruk, który robi takie kolorowe rzeczy, no tylko że one kosztują też już odpowiednio, bo to jest taka, to jest taki produkt prawie że rzemieślniczy, bardzo porządny, bardzo precyzyjny. Więc też musi kosztować swoje pieniądze. Słuchajcie, napiszcie mi proszę w komentarzach, po pierwsze, czy podoba Wam się ta formuła, czy chcielibyście więcej takich filmików ode mnie, gdzie dzielę się jakimiś tam swoimi przemyśleniami na tematy szeroko rozumiane rowerowe i około rowerowe. Jeśli tak, to mam jeszcze parę takich przemyśleń, z którymi chętnie się z Wami podzielę. A druga sprawa, no to napiszcie, co myślicie o tym poruszonym przeze mnie temacie.
Czy też macie takie wrażenie, że wszyscy udają, że tego chińskiego sprzętu nie ma i w jakiś sposób no, przesuwają go na margines rynku? Bo nie wiem, bo się kierują jakby tym, moim zdaniem już w tej chwili bardzo mocnym stereotypem, że wszystko co chińskie to jest za przeproszeniem G. No bo faktycznie, no tak było te 10, 15, 20 lat temu. Wszystko co chińskie to były jakieś słabej jakości podróby. Ale to się zmieniło. To się zmieniło, a wiele osób ciągle, mam wrażenie, stara się tego nie dostrzegać. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jestem jak zwykle wdzięczny za każdy komentarz. Jak Wam się ta forma spodobała, to oczywiście kliknijcie lajka. A jeśli chcecie więcej takich materiałów, to napiszcie koniecznie w komentarzach i, no i kliknijcie subskrypcję. Dzięki, na razie.